Szanowni Państwo, pragnę serdecznie powitać Państwa drugiego dnia naszego programu zatytułowanego Otwarte Ogrody. Proszę wszystkich o wyłączenie albo wyciszenie komórek, tak żebyśmy nawzajem nie przeszkadzali sobie w odbiorze tego, co zostało przygotowane. Witając Państwa bardzo serdecznie, pragnę przede wszystkim zaprosić Państwa na utwór muzyczny, na część artystyczną, w czasie której będziemy mieli okazję wysłuchać, podobnie jak wczoraj, wykonawcy Marii Johanin i Jas Oczuło, który w swojej muzyce pragnie przenieść nas do tych szczególnych chwil, kiedy nasz Zbawiciel, kiedy Jezus Chrystus oddawał swoje życie na krzyżu, kiedy gwoździe przebijały Jego dłonie. Pragnie też śpiewać o tym, że za każdym razem, kiedy my popełniamy grzech, to tak jak gdyby Jego ręce ponownie były przebijane gwoździami, ponownie były w straszny sposób ranione. Tak więc, drodzy Państwo, zapraszam tutaj już naszego wykonawcę.
serdecznie Ci dziękujemy za te dwa utwory muzyczne. To muzyka, która jest jak plaster dla duszy. To muzyka, która jest jak skrzydła, które przenoszą nas do przedsionków nieba. Dziękujemy. Do przedsionków nieba mam nadzieję, że zbliżymy się również w wykładzie, który będziemy mogli usłyszeć od pastora Bragi. Ale zanim to nastąpi, zejdziemy jeszcze na moment na niziny. Proszę Państwa, mam dla Państwa dwie wiadomości. Złą i dobrą. Rozpocznę od tej złej, po to, żebyśmy mogli dobrą wiadomością zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Cóż, zawsze to podejrzewałam. Ale jak przeczytałam w programie dzisiejszym, to już wiem na pewno. Zapomnij o diecie cud. Czyli jak odchudzać się rozsądnie. Oto temat dzisiejszego wykładu w części zdrowotnej, do którego zapraszam panią Alinę Cioka. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj nie będzie slajdowo. Opowiem Państwu ten wykład tak po prostu od serca. Najważniejsze informacje w ciągu 15-20 minut. Wczoraj mówiłam na temat mózgu, na temat pracy mózgu. Bardzo tak celowo i świadomie ułożyłam te wykłady, dlatego że przeczytałam kiedyś taką informację, że 9/10 chorób rozpoczyna się od głowy, od mózgu, tak. Wszystko rozpoczyna się od mózgu. Drodzy Państwo, dzisiaj chcę mówić na temat odżywiania, na temat jak pozbyć się zbędnych kilogramów. To również jest sprawa naszego myślenia, naszego mózgu. Pamiętam, swego czasu byłam w Stanach i ku mojemu zdziwieniu pojechałam tam w tym celu, aby zdobyć wiedzę na temat prawidłowego odżywiania. I ku mojemu zdziwieniu nigdzie nie widziałam tyle osób otyłych, co właśnie w Stanach Zjednoczonych. I pomyślałam sobie, cóż za to radość, taka olbrzymia wiedza, taka duża świadomość, a jednak od świadomości, od tego, co wiemy, do tego, jak żyjemy, to jeszcze jest kawałek drogi. I chciałam Państwu dzisiaj opowiedzieć, jak tę drogę w miarę przebyć bezboleśnie. Otóż nasz umysł, czyli układ nerwowy, połączony jest z naszym żołądkiem, układem trawiennym, 10 nerwem błędnym. I wszystko to, co się dzieje w naszym umyśle, dokładnie wie o tym nasz żołądek. Czujemy czasami, jak mamy stres, ból czego? Ból żołądka. Ale czasami, jeżeli jest ból żołądka, to również występuje, towarzyszy temu co? Ból głowy. Ból głowy również. Czyli nasz układ nerwowy, nasz umysł połączony jest z układem trawiennym. I musimy być tego po prostu świadomi. Jeśli chodzi o otyłość, to są dwa problemy. Pierwszy to jest wiedza na temat, jaka powinna być prawidłowa nasza waga. A druga, jeżeli ona nie jest prawidłowa, to jaka powinna być? Czyli co powinniśmy zrobić, żeby tę wagę osiągnąć? Czyli musimy tak po prostu szczerze ze sobą porozmawiać. Pierwsza sprawa, jeśli chodzi o prawidłową wagę, jaka ona powinna być? Otóż, proszę? Jak to obliczyć? Skąd to wiedzieć? Otóż naukowcy mówią, że najlepiej byłoby skorzystać z takiego wzoru prawidłowa, czyli BMA. To jest angielskiego właśnie skrót Body Mass Index, czyli kilogramy podzielone dzielimy przez wzrost do kwadratu. I wtedy otrzymujemy wynik. I wynik od 18,5 do 25 jest wynikiem prawidłowym. Możemy również na własną użytek taki bardziej prosty sposób dowiedzieć się odejmując od kilogramów, czyli jeżeli mam 1,60 m na przykład, to 60 minus 2, czyli 58. Osoba, która ma 1,60 m powinna ważyć 58 kg na przykład. I to jest, bardzo często widzimy tak, mówimy gołym okiem, prawda, czy mam zbędne kilogramy, czy mam prawidłową wagę. No i dochodzimy do wniosku, że mamy nadwagę. I wtedy co należałoby zrobić? Jak odchudzać się? Czy ktoś z Państwa już się kiedyś próbował odchudzać? Widzę, tak, jeden rok, już nie raz próbowaliśmy. Ja pamiętam, nie tak dawno toczyłam dyskusję z moją koleżanką, która wyczytała taką metodę, a różne są metody na odchudzanie,
wyczytano taką metodę, że aby skupić zbędne kilogramy, to należy jeść produkty wysokobiałkowe. Czy słyszeli Państwo o takiej metodzie? Dużo mięsa, dużo jajek, taka po prostu dieta, w Polsce nazywa się dieta Kwaśniewskiego, prawda? Czyli dużo nabiałowych rzeczy, dużo mięsnych i wtedy zgubimy zbędne kilogramy. Oczywiście możemy zgubić te zbędne kilogramy, ale jak? No właśnie, jakim kosztem? Jakim kosztem? Ona zapłaciła właśnie ten koszt. Inna metoda to jest metoda głodowa. Prawda, że ktoś nie je przez długi okres czasu i wtedy gubimy zbędne kilogramy. Ale czy to jest metoda również prawidłowa? Jeżeli sobie chcemy zgubić zbędne kilogramy tłuszczu, to moje pytanie jest takie. Jakim prawem ograbiamy z należytej energii pozostałe komórki? Mózgu, nerwowe, mięśniowe. One potrzebują do normalnego funkcjonowania tego, czego potrzebują. A my chcemy zgubić zbędne kilogramy. Kiedy się głodzimy, ta automatycznie przemiana materii co robi? Zmniejsza się. I problem polega na tym, że jeżeli jesteśmy na głodzie, ta przemiana materii zmniejsza się, to kiedy już osiągamy tę idealną wagę, to wtedy powracamy do czego? Do normalnego jedzenia. Czyli po prostu ten czas tego głodowania nie jest dla nas czasem przyjemnym. Czyli liczymy dni, kiedy ja skończę tą głodówkę, kiedy ja skończę to odchudzanie, osiągamy pożądaną wagę i co robimy? I wracamy do normalnego odżywiania, tak zwanego normalnego. Mówimy, och, nareszcie skończyła się ta głodówka, mam super wagę i teraz mogę już normalnie odżywiać się. I co się dzieje wtedy? Wtedy występuje tak zwany efekt jojo, czyli przemiana materii jest zwolniona i w bardzo krótkim okresie czasu przybieramy kolejne dodatkowe zbędne kilogramy. I mam dla Państwa dobrą wiadomość. Możemy bez głodzenia się, bez odchudzania tak zwanego, czyli dużo jeść, jeść do syta, zgubić zbędne kilogramy. I jak to zrobić? Przede wszystkim należy, no właśnie, rozpocząć od myślenia, od decyzji. Drodzy Państwo, bardzo często mi się zada sobie pytanie, dlaczego pojawiły się te zbędne kilogramy, bo może przyczyną tego jest na przykład zajadanie stresu. Czyli należałoby ustalić, co zmienić, jak pokonać ten stres. Należałoby podjąć decyzję, czyli jeżeli nadwaga, czyli przejadanie się może być nałogiem, prawda? A zawsze walka z nałogiem, zwykle osoby, które prowadzą krótkotrwałe palenie, wiedzą o tym, że jeżeli chcemy pozbyć się nałogu, to potrzebna jest tak zwana decyzja. Musimy podjąć decyzję. Jeżeli podejmujemy decyzję, że chcę zgubić zbędne kilogramy, to za tym idzie co? Co dalej? Działanie. Za decyzją. Jeżeli nie ma tej decyzji, to nie ma tego działania. I teraz ustalamy, podejmujemy decyzję, że chcemy zgubić zbędne kilogramy. I co należy już konkretnie, praktycznie robić? Mój prawie tak dawno, po 27 latach, od kilku lat jeżdżę samochodem. Dla mnie to był bardzo trudny czas. I kiedy siadłam po raz pierwszy za kierownicę i obok siedział mój brat, to powiedział do mnie tak, siostra, zapamiętaj jedną zasadę, że jeżdżenie samochodem jest bardzo proste, musisz poznać tylko zasady i ćwiczyć. A ja będę obok ciebie i będę ci pomagał. Ja mówię, dziękuję. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o odchudzanie, jest taka sama zasada. To jest bardzo proste, musisz poznać zasady i stosować, ćwiczyć. Co należy robić w takim razie? Jeżeli to jest tak proste, że możemy sobie z tym poradzić, to co należy robić? Rozpocznijmy może od początku. Otóż jeżeli budzimy się, prawda, to musimy przede wszystkim ustalić, że odchudzanie będzie przyjemne. Musi to być styl życia, nasz styl życia, przyjemny styl życia. Czyli to jest cały nasz styl, nie tylko dwa tygodnie, trzy, tylko to jest cały styl życia. Czyli co musimy zrobić? Pierwsza zada. Wstajemy i co robimy? Pijemy wodę, dwie szklanki wody. Pierwsza, jeśli chcemy zgubić zbędne kilogramy, pijemy wodę. Dwie szklanki rano, następnie śniadanko. Osoby odchudzające się nie powinny zapominać o śniadaniu. Co powinniśmy spożywać na śniadanie? Przede wszystkim produkty tak zwane nierafinowane, czyli to kasza jaglana, płatki owsiane,
te produkty, które wczoraj Państwu pokazywałam również na slajdach, prawda? Te wszystkie wpisane w rubrykach, te, które wzmacniają nasz umysł, również pomogą nam zgubić zbędne kilogramy. Czyli ustalamy dobre śniadanko, owoce, nie łączymy warzyw z owocami. Następnie, po śniadaniu bardzo wskazany jest co? Ruch, aktywność fizyczna. Czyli idziemy na spacer. Następnie jest obiad. I obiad również nie robimy dużej ilości pokarmu, nie musi to być bardzo duża ilość, ale taka, żebyśmy czuli co? Zaspokoili głód, nie musimy się głodzić. Czyli pokarmy warzywne, czy na śniadanie były owoce, na obiad warzywa, kasza, nasiona jakieś strączkowe i do tego warzywa, surówka warzywna i do tego aktywność fizyczna. I proszę zauważyć, że pomiędzy śniadaniem a obiadem nie pojadamy nic, czyli jest przerwa od 5 do 6 godzin. Prawda? Czyli osoba, która chce zgubić zbędne kilogramy, czy utrzymać prawidłową wagę, nie pojada między posiłkami. Drodzy Państwo, ta sama ilość kalorii spożyta w 3 regularnych posiłkach i ta sama ilość kalorii spożyta w tak zwanych pojadaniach pomiędzy posiłkami spowoduje różnicę w naszej wadze. Czyli odżywiamy się regularnie. Dobre śniadanie, obiad, jeśli chodzi o kolację, po godzinie 18 zmniejsza się przemiana materii. Zwalnia się. Czyli po godzinie 18 powinniśmy jeść jak? Nie jeść. Bardzo skromnie. Bardzo skromnie. Coś bardzo takiego lekkostrawnego. Mogą to być owoce, mogą to być zboża, ale naprawdę niewielką ilość. I zawsze spożywamy to z dziękczynieniem, z radością, dlatego, że cały ten proces odchudzania jest dla nas jaki? Radosny, przyjemny. Wybieramy te produkty, które nam smakują. Proszę zauważyć, że świat roślin, nie tak dawno zaprosiła mnie koleżanka, mieszka w Kazimierzu Dolnym, do swojego ogrodu. I drodzy Państwo, ja nie wiedziałam, że może być 8 rodzajów, 8 odmian szpinaku. Różne bakłażany, różne rzeczy mi pokazywała, różne, które ja nawet nie wiedziałam, że takie są. I pomyślałam sobie, że jest to pokarm, który możemy spożywać nie tylko smaczny, zdrowy, ale pachnący i pięknie wygląda. Także nie musimy się głodzić, nie musimy po prostu jakoś tak, no, spożywać produktów, które nie są zdrowe. Możemy odżywiać się w naturalny, zdrowy sposób, przyjemny dla nas, a zarazem utrzymywać taką prawidłową wagę ciała. Czy jest to dla Państwa dobra wiadomość? Przede wszystkim nie widzę osób otyłych, które miałyby zgubić zbędne kilogramy. Proszę? Zakryty koszulami. No właśnie. Drodzy Państwo, także naprawdę nie jest to trudne, to jest po prostu zdrowy styl życia, dlatego że spożywając produkty rafinowane, spożywając produkty zwierzęce, to produkty rafinowane poprawią nas witaminy i soli mineralne. Jeżeli spożywamy te produkty nierafinowane, to one zawierają witaminy i sole mineralne i nasza przemiana materii będzie jaka? Lepsza, prawidłowa. Czasami ktoś mnie przekonuje, proszę Pani, ja mało jem, a po prostu tyję. Dlatego, że jeżeli spożywamy produkty tak zwane wysokowęglowodanowe albo wysokotłuszczowe, to tych produktów spożywamy niewiele, a one są wysokokaloryczne. Ale jeżeli zamienimy te produkty na przykład na warzywa, czy owoce, czy kasze, to te produkty są jakie? Niskokaloryczne. Możemy tego jeść dużo, a tych kalorii będzie co? A tych kalorii będzie niewiele. I one zawierają witaminy i sole mineralne, a te z kolei poprawią nam, nasza przemiana materii będzie jaka? Szybko, dobra. I wtedy nie będziemy przybierać na wadze. I to jest dla mnie, kiedy usłyszałam te wiadomości, że właśnie to tak wygląda, że to jest takie proste, była to dobra wiadomość. Tylko, drodzy Państwo, jest jeszcze jeden problem. Nasze nawyki są drugą naturą. Panie podakują go właśnie. I niby to wiemy i teraz należy zrobić jaki krok? Kolejny krok, czyli podjąć decyzję, zacząć to stosować. Czyli idziemy do sklepu i mamy podjąć decyzję z koszykiem. Wchodzimy do sklepu, i tu rozpoczyna się walka. Dlatego, że możemy przez 3 tygodnie, jeżeli powtarzamy daną czynność, to wytwarza się nawyk. I nawyk jest naszą drugą naturą. I to jest najtrudniejszy moment, bo w tym sklepie rozpoczyna się walka. Stoimy z koszykiem i teraz pytanie, gdzie się udamy? Do jakiego działu? Jeżeli mamy świadomość,
Jeżeli wiemy wiedzę i świadomość, co jest dobre, a co nie, to potrzebna jest wiedza, potrzebna jest decyzja i, drodzy Państwo, potrzebna jest motywacja, głęboka motywacja, dlaczego ja chcę to zrobić. Czy ze względów zdrowotnych, bardzo ważne, niektórzy robią to ze względu, że chrześcijanie, że ciało jest świątynią Ducha Świętego, nie chcą ciało zanieczyszczać, nie chcą tego ciała zanieczyszczać, musimy mieć głęboką motywację, co chcemy zrobić. I teraz, myśląc o tym, że jesteśmy osobami inteligentnymi, że jesteśmy osobami, które mają wolną wolę, ja za to dziękuję bardzo Bogu, że mamy wolną wolę wyboru, że nie musimy robić coś, czym sobie zaszkodzimy. Mamy wolność wyboru i z tym koszykiem, gdzie podchodzimy. Do działu z kaszami proszę zauważyć, że te produkty, które są najbardziej kaloryczne i najbardziej niezdrowe, są na linii gdzie? Na linii oczu. A te produkty, które są zdrowe, są gdzie? Na najniższych półkach. I proszę zauważyć, że te produkty są w szaro-burych torebeczkach, mają niską cenę, bo ile kosztuje ryż, ile kosztuje kasza gryczana, ile kosztuje kasza jęczmienna, ile kosztuje pelsa czy kasza jaglana? Około 5 zł kilogram. I z tego jeszcze nam dużo narośnie tego jedzenia, czyli po prostu tej żywności nie tylko będzie zdrowa, smaczna, ale i tania. Idziemy do działu warzyw. Ja obserwuję na targu już od wielu lat ceny warzyw, marchewki, pietruszki, buraków, zdrowych rzeczy, czy kapusty. Zanim kupiłam dużą kapustę za 2 złote. I myślę sobie, no naprawdę dla mnie kupującej, to jest wielkie błogosławieństwo, są takie ceny, jakie są. Ale dla tych sprzedających nie bardzo. I drodzy Państwo, ta żywność nie musi być droga, a jest zdrowa i po prostu smaczna. I idziemy do działu warzyw, czyli nasz koszyk zapełniamy czym? Zdrową żywnością. Kupujemy owoce, kupujemy warzywa i spłacimy 20-30 zł i patrzymy, że w tym koszyku jest co? Jest dużo jedzenia. Ja czasami patrzę tak obok, spoglądam na koszyki różnych osób i mówię sobie, tyle pieniędzy wydanych, a tam nie ma wartości ożywczych. Tak jak Izajasz mówi, za co macie płacić pieniędzmi? Za to, co nie jest chlebem. Dlaczego macie płacić pieniędzmi? Za to, co nie jest chlebem. Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci. Bóg mówi, słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy. To, co stworzył Bóg, i wracamy do raju, to jest żywność najzdrowsza, najlepsza dla nas. I potwierdzają to badania naukowe. Ostatnio przeczytałam taką książkę Nowoczesne zasady odżywiania. Czy wiecie Państwo, że autor, który jest profesorem, broni diety rajskiej z naukowego punktu widzenia? Że to, co stworzy Bóg, ten pierwotny pokarm, jest dla naszych komórek szyty na miarę. On jest najlepszy. Dla mnie była to dobra wiadomość. Czekałam wiele lat, bo przyjęłam to wszystko przez wiarę, że tak jest. I stosuję to od lat. A teraz naukowe badania potwierdzają to, że to jest najlepsze. I jeszcze zakończę tę moją część wykładu z przypowieści Salomona. Salomon napisał tak. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, a przygnębiony duch wysusza ciało. Czasami to wysuszone ciało czy ta niedowaga mogą być właśnie z tego przygnębionego ducha, umysłu. Dlatego mówiliśmy o umyśle. Jak wzmacniać umysł, że o tym, co w górze myślicie, o tym, co jest miłe, doskonałe, o tym, co jest dobre, bo jakie są nasze myśli, tacy my jesteśmy. Takie będą nasze czyny, takie będą nasze słowa, takie będą, tacy my będziemy. I kolejna jeszcze, kolejny cytat. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego, a to wyjdzie na zdrowie Twojemu ciału i odświeży Twoje kości. Bojaź Pana, zaufanie. I chciałabym zakończyć tym, że obok siedział mój brat, który był mi wielką pomocą w nauce mojej jazdy. Drodzy Państwo, my mamy też bardzo dobrego brata, naszego Jezusa, który jest gotowy nam pomóc. Bo bardzo często te nawyki, ta druga natura jest trudno nam pokonać, ale powiem, Panie ratuj, Panie pomóż mi, jesteś moim najlepszym przyjacielem, możesz mi w tym pomóc. Jestem pewna, że taka modlitwa nie stanie bez odpowiedzi, ale o tym powie już coś więcej pastor Draga. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Czyli okazało się, że ta zła wiadomość wcale nie była taka zła. Więc ta wiadomość, którą postrzegam jako dobrą, prawdopodobnie będzie wspaniała. Szanowni Państwo, czyli czas na tą dobrą wiadomość. Zawiera się ona w temacie dzisiejszego wykładu naszego gościa, a tematem brzmi bez warunków. Cudowna łaska Boża dla Ciebie. Przed Państwem Samuel Braga w wykładzie z serii Najpiękniejsze stronice Pisma Świętego wraz ze swoim tłumaczem. Zapraszamy. Dobry wieczór. Dobry. Jak się masz? I'm glad to see you tonight. Cieszę się, że widzę was dzisiaj wieczorem. This morning we traveled all the way to Sztum. Dzisiejszego rana podróżowaliśmy do Sztumu. Because in the mornings we are running a program in the jail. Dlatego, że tam prowadzimy program w więzieniu. So we have to travel 2 hours there and 2 hours to come back. A więc jechaliśmy 2 godziny tam i z powrotem, znowu 2 godziny. So it's going to be a long day. A więc będzie długi dzień. But we are glad to be here with you tonight. Ale jesteśmy zadowoleni, że jesteśmy z wami dzisiaj wieczorem. Why don't we pray and we start immediately? Pomódlimy się i zaczniemy natychmiast. Our Father. Nasz Ojcze. We are glad that we can get together. My cieszymy się, że jesteśmy razem. In a beautiful place. W pięknym miejscu. And amongst friends. I pomiędzy przyjaciółmi. Dear Lord, we invite you to be with us. Nasz Panie, zapraszamy Cię pośród nas. And to speak to our hearts. Abyś przemawiał do naszych serc. We thank you for doing that. My dziękujemy Ci za to, że to czynisz. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Some years ago, an experiment was made in a hospital. Jednego razu był przeprowadzony eksperyment w szpitalu. Babies that were rejected by the parents. Dzieci, które były odrzucone przez rodziców. Were divided into 2 groups. Były podzielone na 2 grupy. To one group. Jedna grupa. When they were their nappies were changed or fed. Kiedy im zmieniano pieluszki czy karmiono ich. The nurses will take the time to cuddle them. Na brały, aby je przytulać, kołysać. The other group, a druga grupa, the babies would get their nappies changed and they would be fed. Te niemowlęta brane były, prawda, kiedy zmieniano im pieluszki i karmiono. But they would not be taken on the arms. Ale nie brano ich na ręce. It was just something mechanical that was done to them. Po prostu było to robione coś po prostu mechanicznie. The experiment was conducted over a period of about 24 months. I to trwało przez 24 miesiące ten eksperyment. And at the end of the experiment, the conclusion, the conclusion was realized. A po tym czasie po prostu podjęto, podsumowano te doświadczenie. That amongst the babies that they did not receive affection. I tymi dziećmi, którym nie pokazano żadnego uczucia. The mortality rate was 3 times greater. Umieralność wśród tych dzieci była 3-krotnie wyższa. And the conclusion was that affection is essential for human beings. I wniosek taki raz wypłynął, że affection, to znaczy uczucie, pokazywanie uczucia drugim, bardzo jest ważne. There is something common among us all. Jest coś takiego bardzo wspólnego, co my mamy. We all need love. Wszyscy my potrzebujemy miłości. We need to be loved. My potrzebujemy, żeby ktoś nas kochał. We all long to be accepted. My wszyscy pragniemy być zaakceptowani. To be treated kindly. Być traktowani ładnie, dobrze. And all of us long for unconditional love. I każdy z nas pragnie miłości bezwarunkowej. Tak? Prawda? And when that need, which is a basic need, i to są nasze potrzeby, to są takie podstawowe potrzeby nasze. It is not supplied. To nie jest coś dane. When we perceive that we are not being loved, kiedy my, prawda, doświadczamy, że nie jesteśmy kochani, then we cannot function properly. Wtedy my nie funkcjonujemy normalnie.
Some years ago, jakiś czas temu, when I lived let's read this text. Przeczytajmy właśnie ten tekst. Apostle Paul said the following words. Apostoł Paweł pisze takie słowa w drugim liście do Koryntian. Lecz ja bardzo chętnie poniosłem wydatki i samego siebie wydam za wasze dusze. Chociaż im bardziej was miłuję, tym mniej jestem przed was miłowany. Do you feel like that sometimes? Czy czujecie się czasami tak? It appears that you're giving and giving and giving and not receiving in return. Wygląda, że dajecie komuś coś i nigdy nie otrzymujecie nic z powrotem. And you come to the point where you cannot give love anymore. I dochodzicie do takiego momentu, że już nie możecie więcej kogoś tego obdarzać miłością więcej. Some years ago when I was young. Jakiś czas temu, kiedy byłem jeszcze trochę młodszy. I used to go to a church in Santiago, the capital city of Chile. Chodziłem do kościoła w Santiago, w Chile. And on Wednesday evenings to prayer meeting. I na środowe spotkania, na takie spotkania modlitewne. Used to come a man that looked very much like him. Przychodził człowiek, który wyglądał podobnie do tego. He had a long beard. Miał długą brodę. He smelled like urine. Wiecie, on pachnie moczem. There was dry pieces of food all over his beard. Wiecie, w jego brodzie było takie kawałki dostawianego swojej żywności. And you could see that his mind was not 100%. Wiecie, mogliście od razu zauważyć, że jego rozum nie jest do końca 100%. All of us kids were afraid of him. My dzieci baliśmy się jego. But one day our pastor told us his story. A jednego dnia pastor opowiedział nam jego historię. This man used to be a very well-known piano concertist in Santiago. Powiedział nam, że ten człowiek był kiedyś bardzo dobrym pianistą i koncertował na pianinie. He lived in the rich part of the city. On mieszkał w takiej bogatej części miasta. But his wife left him for another man. Ale jego żona odeszła z innym człowiekiem. And that caused him to have a mental breakdown. I to po prostu załamało go psychicznie. And he lost absolutely everything. I on wszystko stracił. Even his mind. Nawet swój umysł. Why? Dlaczego? Because he sensed that he was not worthy of being loved. Dlatego, że on poczuł, że on nie jest warty być kochany. The reality, friends, is this. Rzeczywistość jest taka, przyjaciele. That we long for unconditional love. Dlatego, że my pragniemy bezwarunkowej miłości. We long to be accepted for who we are. My pragniemy i chcemy być akceptowani takim, jakim jesteśmy. Not for what we can offer. Nie to, co my możemy zaoferować. But the reality is. Ale rzeczywistość jest taka. That because we live in such selfish world. Ale dlatego, że żyjemy w takim samolubnym świecie. No one can really satisfy in our souls. Nikt nie może nas po prostu usatysfakcjonować naszego ducha. That deep longing to be loved. W tej tęsknocie być kochanym. True. Prawda? Often I have counseled young married couples. Często udzielam rad młodym małżeństwom. She comes with a complaint. Oni przychodzą z pretensjami. Oh, he doesn't tell me that he loves me. Padre? He doesn't tell me that he loves me. On więcej nie mówi, że kocha mnie. The common complaint. To jest przeważne takie, wiecie, narzekanie. He doesn't spend time with me. On nie spędza dużo czasu ze mną. Oh, she doesn't really care for me. Ona rzeczywiście nie martwi się o mnie. What is the cry behind all those statements? A co się kryje za tym prawda, płaczem tych pretensji? I'm longing. Ja jestem samotny. For someone. Za kimś. To love me. To pokocha mnie. The reality is that there is only one person that can truly love you. Rzeczywistość jest taka, że jest tylko jedna osoba, która naprawdę może cię kochać. And that person is God. I ta osoba to jest Bóg. In the book of Jeremiah, chapter 31, verse 3 says this. W Księdze Jeremiasza czytamy w 31 rozdziale takie słowa. Z daleka okazał mu się Pan, miłością wieczną umiłowałem cię. Dlatego tak długo okazywałem ci łaskę. You know, written in the scriptures. Zapisane w słowie. There are hundreds of times. Jest setki razy. That God has recorded. Że Bóg zapisuje. The fact that He loves you. Że Bóg kocha cię. God. Bóg. The God of the universe. Bóg wszechświata. The Almighty.
ten wszechmogący, the King of Kings, Król Królów, has made sure, on ci chce powiedzieć na pewno, that in his book, że w jego księdze, it is written, jest napisane, that he loves us, że on kocha nas. God loves us. Bóg kocha. And in this book, we are going to study this verse tonight. My będziemy właśnie zastanawiać się nad tym tekstem dzisiaj. God says, Bóg mówi, I have loved you. Ja ciebie kocham. Miłujemy więc, gdyż on nas przedtem umiłował. Let me read to you another text. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze jeden inny tekst. That's the one. That's the one. You've read it. To jest właśnie ten. I love you. On mówi, ja cię kocham. Who is speaking? Kto mówi? Who is speaking? Kto mówi? God. And God does not love you because you love him. Bóg nie kocha ciebie dlatego, że ty go kochasz. God loves you. Bóg kocha ciebie. Even though you may not love him. Nawet jeśli ty go nie kochasz. He loved us first. On ukochał nas pierw. His love is the origin of all love. Jego miłość jest początkiem wszystkich miłości. He's the very fountain of all love. To jest, on jest tym fundamentem miłości. If you are seeking to be loved, jeżeli poszukujecie, aby być kochanym, there is no human being who can love you as you are worthy to be loved. Nie ma takiej miłości kogoś z ludzi, tej miłości, którą ty, którą on cię może ukochać. And the reality is that you cannot love anyone as they deserve to be loved. Could you short the sentence, please? And the reality is that you cannot love others as they deserve to be loved. Jest prawda jest taka, że ty nie pokochasz kogoś tak, jak powinieneś pokochać go. Why? Dlaczego? Because you and I are selfish. Dlatego, że jesteśmy samolubni. There's only one being in the universe who can jest jedynie jeden we wszechświecie, jedna postać, która to może uczynić. Who can satisfy your longing. Która może usatysfakcjonować twoje pragnienie. And is your creator. To jest twój stworzyciel. God. Bóg. Only in him. Jeśli jedynie w nim. You will find true love. Możesz znaleźć prawdziwą miłość. And that love. I ta miłość. Then enables you. Uzdolni ciebie, to love others, ażebyś kochał innych, without expecting anything, bez oczekiwania czegokolwiek od tej drugiej osoby. Do you understand what I'm saying? Czy rozumiecie, o czym ja mówię? True love, prawdziwa miłość, gives, daje, without expecting anything in return, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian. True love, prawdziwa miłość, places the other, stawia kogoś innego, before me. Zamiast siebie. But we are incapable of doing so. Ale my jesteśmy w stanie uczynić to. And that's why we are so miserable in our relationships. Nie jesteśmy w stanie tego uczynić, dlatego my jesteśmy tak beznadziejni w tych naszych relacjach. Because I'm always complaining. Dlatego ja zawsze, mam pretensje. She doesn't care about me. O, ona się nie martwi o mnie. Oh, he's not satisfying my needs. O, on nie nie zadowala moich potrzeb. Because our love is selfish. Dlatego, że miłość jest samolubna. But there's only one lady. Ale jest jedyny ktoś, who has loved you, który kocha cię. And who will always love you. I będzie zawsze cię kochał. It's God. To jedynie Bóg. Amen. Amen. And dear friends, God loves us. Kochani, Bóg kocha nas. With amazing love. Cudowną miłością. And in the scriptures. I w Słowie Bożym. He has painted that love for us. I on tą miłość jakby wymalował w nas. In human terms. W ludzkich, prawda, w terminach. So that you and I can understand the way God loves us. Ażebyś ty i ja. So you and I can understand the way God loves us. W jaki sposób Bóg nas kocha. And so I'm going to show you four ways the way God loves you. Ja pokażę Państwu cztery drogi, w jaki sposób Bóg nas kocha. Notice in the book of 1 John chapter 3 verse 1. Czytajmy pierwszy tydzień Jana 3:1. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. How does God love you according to that verse? Jak Bóg ciebie kocha według tego tekstu? He loves you as a father. On kocha ciebie jako ojciec. Tak? Prawda?
In other words, God relates to you. Innymi słowy, Bóg po prostu jest w związku z tobą. As a father relates to a child. Tak mi związku jak ojciec z dzieckiem. And this is the most common picture we have of the in the Bible. I mamy tutaj taki ten obraz jest bardzo częsty, powtarzany w Biblii. About the love of God. Jeśli mówimy na temat miłości Bożej. The love of God. Miłość Boża. Is strong. Jest mocna. The love of God. Miłość Boża. Wants to provide. Chce zabezpieczyć. Wants to protect. Chce ochronić. Wants to nurture. Chce się chronić. The love of God will discipline. Miłość Boża będzie też i karać. The love of God will give time to you. Dla miłość Boża da ci czas. Will develop you. Będzie cię rozwijać. Will be by your side. Będzie obok ciebie stał. Like a father should be. Jak ojciec powinien być. But sadly, ale na nieszczęście, often, często, the picture we have of our fathers, że obraz jaki my mamy o swoich ojcach, has destroyed the ability of us, zniszczyło możliwość w nas, to see God as a tender, caring father. Obraz Boga, który jest czuły jako ojciec. Because so many human fathers, dlatego że tak wielu ojców na tej ziemi, have been irresponsible, nie byli odpowiedzialni, abusive, byli po prostu wykorzystywali dzieci swoje. So we grow up, a więc my wyrośliśmy, thinking, myśląc, if God is anything like my father, jeżeli Bóg jest podobny do mojego ojca, I want to have nothing to do with. Ja nie chcę mieć nic do czynienia z takim ojcem. But let me say to you, dear friend. Ale chcę wam powiedzieć, moi przyjaciele. God is a perfect father. Bóg jest doskonałym ojcem. He loves you. On kocha cię. Like a perfect father. Jak doskonały ojciec. You know in the Bible. Wiecie, w Biblii. We are invited to call God. Biblia nas zaprasza, byśmy nazywali Boga. Daddy. Tato. Could you imagine relating to God? Czy wyobrażasz sobie taki związek z Bogiem? Not as a father. Jesteś taki ojciec straszny, srogi. But as your tato. A jako twój tata? Daddy. Tato. God is a real father. Let me tell you a story. Właśnie prawdziwy obraz. Pozwólcie, że pokażę wam pewną historię. I had a very good friend. Mam dobrego przyjaciela. His name is Galvarino. On nazywa się Galvarino. He died at the beginning of the year. On zmarł w początku tego roku. He knew me since I was a baby. On znał mnie od małego dziecka. But Galvarino grew up in a single parent home. Ale on wzrastał w domu tak zwanego jednego rodzica. His father left his mother pregnant. Jego ojciec zostawił jego mamę w ciąży. And took off. I zabrał się. So he grew up without a father. A więc on wyrósł bez ojca. When he came around the age of 18-19, kiedy doszedł do wieku 18-19 lat, he wanted to go to university. On chciał studiować. And so his mother told him, jego ojciec powiedział, look, go and see your father. Idź, who said so? Go and see his mother. A, jego mama powiedziała, słuchaj, idź, szukaj swego ojca. He's a rich man. On jest bogaty człowiekiem. He was actually the mayor of the town. Praktycznie to on był burmistrzem miasta. And so Galvarino went to see his father in his office. A więc on poszedł szukać swojego ojca tam gdzieś tam w tych biurach. When they met, kiedy spotkał go, Galvarino and his father, jego ojciec, were like mirror image. Byli tak podobnie siebie, jakbyście patrzyli w lustro. There was no way that his father could deny him. Wiecie, nie było możliwości, żeby on się mógł zaprzeć niego. This is what do you want? Powiedział, co ty chcesz? Well, I've come to see if you could pay my university. A przyszedłem zapytać się, czy mógłbyś mi pokryć koszty prawa studiowania w uniwersytecie. And the man thought for a while and said, yes, I will. On powiedział, pomyślał troszkę tak, ja będę. Galvarino was so happy. I on był taki szczęśliwy. Come next week. Przyjdź następny tygodniu. To my house. Do mojego domu. And he gave him the address, was it a farm? I on dał mu adres tam gdzieś na farmie. And I will have the check ready for you to pay your university. I ja będę miał czek gotowy, aby zapłacić za twoje studia. Well, next week. Następnego tygodnia. Galvarino walked 12 kilometers to get to the farm. On przeszedł 12 km, aby tam znaleźć się na tej farmie. And he got there. Przyszedł tam. The secretary came out. Sekretarka wyszła. And says, what do you want?
Zapytała się, co ty chcesz? She says, oh, my father is waiting for me. O, mój ojciec czeka na mnie. Oh, is she looking into the diary? Ona patrzyła, prawda, kalendarz. She says, no, 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 your name is not here. O, twoje imię tu się nie znajduje. Oh, but he told me to come at this time to meet with him. Ale on mi powiedział, że przyszedł właśnie w tym momencie, w tym czasie, żeby spotkać go. So the secretary went into the office. A więc ona poszła do jego biura. And the father came out. I ojciec wyszedł. And he looked at him. Popatrzył na niego. And he says, I do not know you. Pardon? I do not know you. Mówi, ja cię nie znam. Who you? I never invited you to come here. Ja cię nie zaprosiłem tutaj. And he called a guard. I zawołał straż. They grabbed him by his neck. Wzięli go za kołnierz. And they threw him out of the house. I wrócili go z domu. Galvarino walked. Galvarino szedł. To the street. Drogą. And it was a dirt road. Była taka, wiecie, pusta droga polna. He was crying. His heart was broken. He had always dreamed to have a relationship with his father. On zawsze pragnął mieć taki związek bliski z ojcem. And now his dad had rejected him. A w tym momencie ojciec go kompletnie odrzucił. He began walking down the dirt road. I on szedł właśnie taką długą drogą. And there was a eucalyptus tree about 500 meters down the road. I tam drzewo stało, prawda, gdzieś jakieś 500 metrów dalej. And as he was walking, he looked up to heaven. On wszedł tak, popatrzył się w niebo. And he says, God, mówi, Panie Boże, I have no earthly father. Nie mam więcej ojca ziemskiego. From now on, od tej chwili, you will be my father. Ty będziesz moim ojcem. If you want to be my father, jeżeli chcesz być moim ojcem, would you send a car to pick me up before I reach to that eucalyptus? Czy wysłałbyś samochód, zanim dojdzie do tego eukaliptusa? Well, he kept walking. I tak dalej szedł. He looked back and the dead road was straight. Wiecie, ta droga była bardzo długa. No car. Nie ma żadnego auta. Just walking and walking. On idzie, idzie. And just before he came to the eucalyptus. I zanim doszedł do tego eukaliptusa, a beautiful car. Piękny samochód. Stopped next to him. Zatrzymał się obok niego. And he opened the door. Otworzył drzwi. And he says, Galvarino. Mówi, Galvarino. He says that he was scared. The man knew his name. Po prostu przedstawił się, skąd zna moje imię. Where are you going? Gdzie idziesz? Oh, I'm going to town. A ja idę do miasta. Jump in. Wsiadaj. And so he jumped on the back seat. On skoczył na tyle siedzenie. But he never spoke a word. Ale nie odezwał się w jednym słowem. He was so sad. On był tak, nie było smutno. When he arrived in town. Kiedy dojechał do miasta. In Chile. W Chile. Every town has a central park. W Chile mają, każde miasteczko ma centralny punkt. It's like a meeting point. To takie miejsce spotkań. And the car stopped in the central park. I samochód zatrzymał się tam w samym środku. Galvarino opened the door. Galvarino otworzył drzwi. Got off the car. Wysiadł z tego auta. I said thank you. Powiedział dziękuję. Then he walked a few steps. Poszedł kilka kroków do przodu. And turned around to say goodbye again. Odwrócił się, aby powiedzieć jeszcze raz do widzenia. There was not a sign of the car. Nie było znaku po samochodzie. He looked down the street and up the street. On popatrzył w jedną, drugą stronę ulicy. Not a sign of the car. Nie było żadnego znaku po samochodzie. He always believed. On zawsze wierzył. That God had sent an angel. Że Bóg wysłał anioła. To tell him. Żeby powiedzieć mu. That now he was his father. Że on teraz jest jego ojcem. Galvarino lived many years. Galvarino żył wiele lat. And it is the man that I have never met another man that has lived so close to God. Ja nie znam takiego człowieka, który byłby tak blisko, żył blisko Boga. Dear friends, przyjaciele, God, Bóg, loves you. Kocha cię. As a real father. Jak naprawdę rzeczywisty ojciec. God will care for you. Bóg będzie się martwił, będzie prosił się o ciebie. He will nurture you. On będzie cię chronił. He will protect you. Ochraniał cię. God will discipline you. On będzie cię karał. But his strong arms will surround you when you are afraid. Ale jego ramiona będą cię ochraniać, nie będą musiał cię bać. He will teach you how to live life. On będzie cię uczył, jak masz żyć. If you let him, jeżeli pozwolisz, God will love you. Bóg będzie cię kochał. As a daddy. Jako tata. Amen. Amen. Would you like to take the hand of God? Czy chciałbyś uchwycić ręki Boga? And say, God, be my father. I powiedzieć, Boże, bądź moim ojcem. He is willing. On chciał tego. God also loves you. Bóg również się kocha. As a husband. Jako mąż. Or will say, as a partner. Albo jako partner. Notice what it says in the book of Colossians. Yes. Oh, no, Hosea. The one is Jeremiah. Hosea. Yes, keep going. Okay.
Zobaczmy, co mówi Ozeasz, prorok. I zaręczę cię z sobą na wieki. Zaręczę cię z sobą na zasadzie sprawiedliwości i prawa, miłości i zmiłowania. Zaręczę cię z sobą na zasadzie wierności i poznasz Pana. In other words, God is using human language. Innym słowy, Bóg używa takiego ludzkiego języka. To show us His love. Aby pokazać Jego miłość. He says, I love you as a father. On mówi, ja cię kocham jako ojciec. That's a strong love. Wiecie, to jest mocna miłość. And then He says, a później mówi, I love you as my beloved. Ale ja teraz cię kocham jako moją ukochaną. Oh, that's a different picture of love, isn't it? To jest inny obraz miłości, prawda? When you see your father, kiedy widzicie swojego ojca, you don't feel butterflies in your stomach. Wiecie, nie czujecie takim motylkiem z brzucha, prawda? Do you? Czy tak? But when you see your wife, ale kiedy widzicie swoją żonę, or you see your husband, albo męża, or you see your if you're engaged, you get married. Ale kiedy jesteście zaręczeni, macie się żenić. You go, woo! No, czujecie to. True? Prawda? It's a passionate love. Wiecie, to jest taka z pasją miłość. I remember when I was going out with my wife. Ja wiecie, pamiętam, kiedy ja miałem się żenić z moją żoną. She would me. Ona dzwoniła do mnie. Can we meet today? Kiedy możemy się spotkać? That's what other appointments I had. Nieważne, jakie miałem inne zajęcia czy umówienia. Doesn't matter if it was raining or hailing. Nieważne, czy padało, czy grzmiało, czy był grad. I would be there. Ja byłem tam. Tak? Tak? Yes, why? Tak, dlaczego? Because she was my beloved. Dlatego, że ona była moja ukochana. The love of a husband and a wife. Miłość żony i męża. Is different to the love of a husband and a child. Jest to inna miłość między ojcem a synem. Tak? Prawda? God not only loves us as a father. Bóg nie kocha nas tylko jako ojciec. But He loves us. Ale kocha nas również. Someone who is in love with us. Jak ktoś, kto jest zakochany w nas. Someone who's willing to sacrifice it all for us. Ktoś, kto może poświęcić wszystko dla nas. Amen. Amen. Isn't that beautiful? Czy to nie jest piękne? Tak. Tak. Beautiful. Amen. Prawda. Have you ever thought of God like that? Czy myśleliście na temat Boga w ten sposób? God looks on you. Bóg patrzy na was. And He has butterflies in His stomach. Ma motylki w brzuchu. Tak. Tak. He created romantic love. On stworzył romantyczną miłość. And He is madly in love. I on jest strasznie, strasznie zakochany w nas. But it's even more beautiful. Ale jest coś więcej piękne, piękniejszego. In the book of Isaiah, chapter 49. W księdze Izajasza, w 49 rozdziale. Yes, keep going. One more. And this, Isaiah? Isaiah is a chapter. One more. No, go up. Which? Isaiah? No, I don't have it. Oh, okay, I did put it there then. Sorry? Just one time. Yes. Maybe you know it off the top of your head. It says, can a mother forget a second child? Next movie. Here it is. Yeah, it is. No. You're deceiving me, see. Text mówi, czy kobieta może zapomnieć o swojej niemowlęci i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja Ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach rysowałem Cię, Twoje mury stoją mi zawsze przed oczyma. How does love God, how does God love in that text? Jaka jest miłość powiązana Boża? As a mother. Jako matka. Question, ladies. Pytanie kobiety. Can you forget your children? Czy możecie zapomnieć swoje dzieci? Nie. No. You sure? Na pewno. No, impossible, isn't it? Jest to niemożliwe, prawda? I remember the day my wife gave birth to our first daughter. Wiecie, ja pamiętam, jak moja żona rodziła pierwszą córkę. My first daughter had a big head. Moja pierwsza córka miała dużą głowę. And my wife is tiny. A moja żona jest bardzo szczupła. So it was excruciatingly painful. Wiecie, było naprawdę ogromne cierpienie. She would go, to właśnie tak. And they go unconscious. I ona była nieprzytomna. And then, znowu. Ja nigdy nie będę miał dzieci więcej. Do you remember? Pamiętacie to? The baby was born. Dziecko się urodziło. She put it on her breast. Położyli ją na jej piersi. She was all smiles. O, uśmiechnięta cała. Doesn't matter what your children do to you. Nieważne, co twoje dzieci tobie zrobią. A father may forget. Może ojciec zapomnieć. A father may say,
say, dear friends. I chcę wam powiedzieć, że God not only loves us as Father, Bóg nie tylko kocha nas jako ojciec, but He also loves us as Mother. A również jak i matka. Amen. Prawda? So in other words, the love of God is complete. Innymi słowy, miłość Boża jest cała, zupełna. If your father has failed you, jeżeli wam was ojciec was zawiedzie, God loves you as that father. Bóg kocha was jako prawda jako ojciec. If your husband or wife has failed you, jeżeli was mąż albo żona was zawiedzie, God loves you as your beloved. Bóg kocha cię jako twojego swój kochany. If your mother has failed you, jeżeli matka cię zawiedzie, God loves you as a mother. Bóg kocha cię jako matkę. Isn't that beautiful? Czy nie jest to piękne? In God, Bóg, we have all the love we need. Mamy całą miłość, którą my potrzebujemy. My warmest memories of my childhood. Moje najcieplejsze, najsłodkie wspomnienia moich dzieci. Is with my mom. To jest, kiedy mówię o mojej mamie. I've done many, many mistakes in my life. Wiecie, ja zrobiłem wiele pomyłek w moim życiu. My mother has forgiven them all. Moja mama wszystkim jej wybaczyła. She is there always ready to help me. Ona była zawsze, aby mi pomóc. My mom. Moja mama. Is my hero. Is my bohaterem. God. Bóg. Loves me. Kocha mnie. More than my mother will ever love me. Niż cokolwiek moja matka mogła mnie kochać. One more way that God loves us. Jedna jeszcze inny przykład. Is in the book of James. W sposób, że Bóg nas kocha. In the book of James. To jest księdze Jakuba. Wyjścia postawa do księdza Jakuba. I wypełniło się pismo, które mówi, że uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu. I nazwany został przyjacielem Boga. God loves you like a friend. Bóg kocha ciebie również jako przyjaciel. Now let me ask you. Cię zapytam, is the love of a friend, czy jest miłość przyjaciela, different to the love of a husband? Od miłości męża? Tak? Is the love of a friend different to the love of a father? Czy jest to inna miłość niż ojca? Is the love of a friend different to the love of a mother? Czy jest przyjaciela miłość inna niż miłość matki? True. Prawda? Now, in your husband or in your wife, mężu albo twojej żony, you can have two loves combined. Macie te dwie miłości razem. You can have the love of a beloved and the love of a friend. Macie miłość swojego ukochanego i przyjaciela. What makes a friend a good friend? Co robi przyjaciela dobrym przyjacielem? A friend is a good friend because they will always be with you. Przyjaciel to jest ten, kto jest zawsze z tobą. Doesn't matter what goes in life, a friend will stick next to you. Niezależnie co się dzieje w twoim życiu, twój przyjaciel zawsze będzie z tobą. A friend gives secrets. Przyjaciele dochowują tajemnicy. A friend will tell you off when you're doing wrong. Przyjaciel nie zostawi cię, nie boi się i wynosi się, kiedy robisz coś złego. But he will always encourage you. Ale zawsze cię zachęci. Tak? Prawda? God. Bóg. Is your best friend. Jest twoim najlepszym przyjacielem. And he is a faithful friend. I on jest naprawdę wiernym przyjacielem. God will never fail you. Bóg nigdy cię nie zawiedzie. You will fail him many times. Ty zawiedziesz go wiele razy. But God will never fail. Ale Bóg nigdy cię nie zawiedzie. It is guaranteed. To jest gwarancja. So how does God love us? A więc jak Bóg nas kocha? He loves us as I. On nas kocha jak? Father. Let us repeat it all together. He loves us as I. Ojciec. He loves us as I. Mother. He loves us as I. No. Husband. Wife. Beloved. And then he loves us as I. Friends. In God you have all the love you will ever want. A Bóg mamy każdą jedność i miłość. You know the problem is not that God loves us. The problem is not that God does not love us. Wiecie, problem nie jest to, że Bóg nas nie kocha. The problem is that we do not want to have anything to do with God. Problem jest taki, że my nie chcemy nic mieć wspólnego z Bogiem. We go through life. My go idziemy przez życie. Begging for love. Po prostu prosząc o miłość. Tak? Prawda? When in God. Kiedy Bóg. There is an ocean of love. Jest to ocean miłości. In which you and I can bathe ourselves daily. Z którego my, ty i ja możesz brać codziennie.
If you want to be loved, jeżeli chcesz być kochany, come to God. Idź do Boga. Accept Him as your friend. Akceptuj go jako swojego przyjaciela. Let Him love you as your mother. Pozwól się kochać jako swojego. Let Him love you as your father. Pozwól się kochać jako ojcu. Let Him love you as your beloved. Pozwól się kochać jako swojego ukochanego. You'll never be sorry. Nigdy nie będziesz żałować. There's one thing that is really beautiful about the love of God. Jest coś pięknego w miłości Bożej. Wait a second, it's not that text. Yeah. The next one. I live from that's fine, just leave it there. In the text that we just read in Jeremiah, God says, Bóg mówi, I have loved you. Ja kocham ciebie. With an everlasting love. Wieczną miłość. You know that text says that God loves you. Yes. Ten tekst mówi, że kocha ciebie, tak. But God loves you. Ale Bóg kocha ciebie. Unconditionally. Bezwarunkowo. Parents. Rodzice. Let me ask you a question. Chcę was zapytać. Why do you love your children? Dlaczego kochacie swoje dzieci? Why do you love your children? Dlaczego? Because they are just. Because they are your children. Yeah. I can guarantee that there is no one here. Ja mam gwarantuję, że nie ma tu jednej osoby. That when the baby was born, kiedy dziecko się rodzi, stuck the head up, główkę wynurza, and then looked at mother, patrzy na matkę, and says, "Mommy," i mówi, mamo, I will be a doctor if you love me. Ja będę lekarzem, jakbyś mnie kochać. Is that the reason why we love our children? To jest powód, dlaczego kochamy nasze dzieci. And then the mother looks at the husband. Mama patrzy na męża. We can love her because she's going to be a doctor. O, będziemy ją kochać, bo ona chce być lekarzem. Is that why we love our children? To dlatego kochamy nasze dzieci? No. Why do we love our children? Dlaczego kochamy nasze dzieci? We love our children because they are our children. Dlatego, że one są naszymi dziećmi. Whether they become doctors? Czy one będą lekarze? Or they are criminals? Czy są kryminalni? They will never cease to be our children. Kryminalistami, ja będę zawsze kochać swoje dzieci. And we will never stop loving them. I nigdy nie przestaniemy kochać je. Tak? Tak? And I guarantee you something. I ja gwarantuję wam coś. That the children that are the closest to your heart. Dzieci im bliżej są waszego serca. Is those who have given you the greatest problems. To są te, które wam zrobiły najwięcej problemów. Tak? So it is with God. Tak samo jest z Bogiem. Dear friends, God loves you because you are His child. Panie, Bóg kocha was dlatego, że jesteście Jego dzieci. God is not expecting you to be good, to love you. Bóg nie oczekuje, żebyście byli dobrzy i On wtedy będzie was kochał. God loves you whether you're good or whether you're bad. Bóg kocha was, jesteście dobrzy czy źli. Whether you live in a mansion, czy mieszkacie w potężnej, pięknej willi, or whether you're in a jail, czy jesteście w więzieniu. God loves you, Bóg kocha was. Because you are His child. Że jesteście Jego dzieci. He created you. On stworzył was. He gives you life. On dał ci życie. There is nothing you can do. Nie ma nic, abyś ty mógł uczynić. For God to love you more. Żeby Bóg kochał ciebie więcej. Or for God to love you less. Albo mnie. God loved you before you were born. Bóg cię kochał zanim się urodziłeś. And He'll continue to love you after you're gone. I On będzie cię dalej kochał, jak ty odejdziesz. He has loved you with an everlasting love. On cię będzie kochał swoją wieczną miłość. His love. Jego miłość. Never changes. Nigdy się nie zmienia. Isn't that beautiful? Czy to nie jest piękne? Is that the Polish way of responding? Czy to taka polska, taki sposób z polskiego, prawda, no, zachowania? Isn't that beautiful, friends? Czy to jest piękne? Yes. Yes. To jest. Reakcja. Yes. Notice how God demonstrates His love for us. Zobaczcie, jak Bóg demonstruje swoją miłość do nas. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. When did God love us? Kiedy nas Bóg ukochał? How did He demonstrate His love to us? W jaki sposób On zademonstrował miłość do nas? When we were evil. Kiedy byliśmy źli. Jesus died for us. Jezus umarł za nas. God is not saying. Bóg nie mówi. Well, look, you fix your life first. Wiesz, napraw swoje życie najpierw. And then you can come to me. I wtedy przyjdziesz do mnie. You start going to church, and then I will love you.
Jak zaczniesz do kościoła chodzić, to ja cię zacznę kochać. Be a good boy. Bądź dobrym chłopcem. And then we will talk. A wtedy będziemy rozmawiać. God doesn't say that. Bóg nie mówi tego. God comes to the prostitute. Bóg przychodzi do prostytutki. And says, daughter, I love you. I mówi, córko, kocham cię. God comes to the drug addict. On przychodzi do narkomana. And he says, son. I mówi, synu. I love you. Ja cię kocham. He goes to the king. On przychodzi do króla. I love you. I mówi, ja cię kocham. To the president. Do prezydenta. I love you. Ja cię kocham. He goes to ISIS. On idzie do tych ISIS. And God sees them as his children. I on widzi je jako swoje dzieci. Doesn't matter who we are. Niezależnie kim jesteśmy. What color covers our skin? Niezależnie jaki kolor pokrywa naszą skórę. Where we come from? Niezależnie skąd pochodzimy. God loves us. Bóg kocha nas. Because we are his children. Dlatego, że my jesteśmy jego dzieci. Amen. 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 Because God loves you, come down to Hosea 11:4. Okay. Because God loves you. Dlatego, że Bóg nas kocha. God wants to close to him. Bóg chce, abyście zbliżyli się do niego. Notice what Hosea says. Zobaczcie, co i Ozeasz prorok mówi. Przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który ponosi niemowlę do swojego policzka i nachalałem się do nich, aby ich nakarmić. Isn't the natural fruit of love to be close to each other? Czy jest to naturalnym owocem miłości, aby być jeden drugiego blisko? Tak. Prawda? When you're in love with someone, kiedy jesteście zakochani w kimś, you want to spend time with that person. Chcecie spędzić czas z tą osobą. And God says, i Bóg mówi, I love you. Ja kocham cię. I have always loved you. Ja zawsze cię kochałem. I will always love you. I będę cię kochał. That's why I want you close to me. Dlatego ja chciałem, żebyś był blisko mnie. But God doesn't force us. Ale Bóg nas nie zmusza. Because God love does not force. Dlatego, że Boża miłość nie jest wymuszona. God can only draw us to himself. Bóg jedynie może nas przyciągnąć do siebie. He shows his love. On pokazuje swoją miłość. He creates a desire in your heart. On stworzył pragnienie w twoim sercu. And then through the circumstances of life. A poprzez różne zdarzenia w twoim życiu. God hopes. Bóg ma nadzieję. That you will draw close to him. Że ty się zbliżysz bliżej do niego. God longs. Bóg pragnie. For you. On tęskni do He longs. On tęskni. That's why he says, I have drawn them. Dlatego on mówi, ja was przyciągałem. Because God longs for our friendship. Dlatego, że on tęskni za naszą relacją. He longs for our love. On tęskni za naszą miłością. There are many ways by which someone can demonstrate his love towards us. Jest wiele dróg, które Bóg pokazuje do nas, że nas kocha. In the book of John, chapter 3, verse 16. Ewangelii Jana 3:16 czytamy, albo tak. We are told the way God has demonstrated his own love towards us. Pokazana miłość, jaką Bóg, prawda, demonstruje wobec nas. Czytamy, albo tak Bóg miłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Many times the circumstances of life. Wiele razy sytuacje w naszym życiu. Tend to tell us that God is not interested in us. Mówią nam, że Bóg nie interesuje się nami. You know, we get sick. Jesteśmy chorzy. We lose our job. Tracimy pracę. Our loved ones die. Nasi ukochani umierają. Life can turn nasty. Życie wchodzi w taki etap bardzo nieprzyjemny. And the natural reaction of our soul. I naturalną reakcją naszej duszy jest. Is to say, God, you do not love me. I mówimy, Boże, ty mnie nie kochasz. But God has demonstrated his love in such way that you and I can never forget his love. Abyśmy nigdy nie zapomnieli o jego miłości. His love, jego miłość, is above the circumstances of life, dear friend. Jest ponad wszystkie sytuacje naszego życia. When you look at Calvary, kiedy patrzymy na Kalwarię, when you look at Christ crucified, kiedy patrzymy na ukrzyżowanie Chrystusa, it is God who died for you. To Bóg umarł za ciebie. God has shown his love, pokazał swoją miłość, by giving us, dając nam, Jesus Christ, Jezusa Chrystusa. And then in the book of Romans chapter 5, i w liście apostoła Pawła do Rzymian, w 5 rozdziale czytamy, wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za nich bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego, gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.
Dear friends, the love of God for you is not for sale. Przyjaciele, miłość Boża nie jest na sprzedaż. It has already been poured upon us at Calvary. Wiecie, ona jest wylana dla nas na Kalwarii. Every beat of your heart. Każde bicie serca twojego. Is a demonstration of the love of God. Jest demonstracją miłości Bożej. Every breath that you breathe. Każdy oddech, który oddajecie. Tells you that God loves you. Mówi wam, że Bóg cię kocha. Every mouthful of food that you put in your mouth. Każda buzia wypełniona pożywieniem. Is a demonstration of His love. I demonstruje jego miłość. But even if all those things were to fail. Ale nawet jeśli wszystkie rzeczy po prostu upadną. The love of God will never fail. Miłość Boża nigdy nie zawiedzie. And you know what? Wiecie co? The love of God is what makes all the difference. Miłość Boża to jest to, co czyni tą wielką różnicę. I want to tell you a story. Chciałbym wam opowiedzieć historię. Next slide. Next slide. I've got a friend whose name is Molly. Chciałbym wam powiedzieć o moim przyjacielu Molly. We are very good friends. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Molly was born in Tonga. On narodził się w Tonga. You may not see it there, but Molly is a big man. Może tego nie widzicie, ale on jest potężnym mężczyzną. When he was 3 years of age, his mother died. Kiedy miał 3 lata, jego matka zmarła. His father was an alcoholic. Jego ojciec był alkoholikiem. And his older brothers taught him to fight. I jego bracia, prawda, kazali go walczyć. And the way they trained him to fight. I oni go tak uczyli, aby walczył. They would put him against an opponent that was 10 years older than him. I oni tak trenowali, że wybierali mu takiego przeciwnika o 10 lat starszego. And they would tell him. I mówili mu. If he beats you, jeżeli on cię pobije, we will cut you in pieces and feed you to the dogs. My potniemy cię na kawałki i będziemy karmili psa. So he grew up with massive fears. A więc on wzrastał z taką wielką bojaźnią, strachem. And with amazing anger accumulated in his soul. I wiecie, niesamowity, wiecie, taka złość była w jego sercu. Molly came to Australia. Molly przyjechał do Australii. And he became a gangster. I stał się gangsterem. He became the head of a number of gangs in Australia. I on stał się takim bossem wielu gangów, które po prostu panowały tam w Australii. And eventually one of the most wanted figures of the underworld. I stał się taki najbardziej poszukiwanym, prawda, człowiekiem podziemia, prawda, przez policję. I asked him once. Zapytałem go. Molly, did you ever kill anyone? Czy zabiłeś kiedykolwiek kogoś? And he said I came this close to kill a whole family. A ja byłem tak blisko, zamordował całą rodzinę. A friend of mine told me. Przyjaciel mu powiedział mi. That his son had died. Że jego syn umiera. Because the doctor had put the wrong injection on his son. Powiedział, że dlatego, że lekarz po prostu dał mu nie taki zastrzyk, jak powinien dać. So Molly said to his friend, don't worry. I'll fix him up. A więc on powiedział do swojego przyjaciela, mówi, nie bój się, ja to załatwię. He arranged for him, for the doctor and his family to meet him in somewhere. I on zarażał takie spotkanie, żeby po prostu spotkał go z tym lekarzem. He was going to take his gun. On wziął swój pistolet. Kill the father, the daughter and the 3 children. Miał zabić ojca, matkę i 3 dzieci. Then he was going to take them to a building site. I wtedy miał go zabrać go na budowę. Throw them into the holes of foundations. I miał go wrzucić fundamenty. And pour concrete on them. I zalać to cementem. They would never be found. Nigdy by ich nie znaleźli. The day before. Ale dzień przedtem. The police got him. Policja. And they put him in prison. Po prostu go złapała i wsadziła do więzienia. He spent 14 years in jail. On spędził 14 lat w więzieniu. And in jail, someone gave him a Bible. I ktoś w więzieniu dał mu Biblię. And he began to read about God. I zaczął czytać o Bogu. And when he discovered the love of God for him, kiedy zobaczył, znalazł miłość Bożą dla niego, his whole life changed. Jego całe życie zmieniło się. He was transformed. On po prostu był czynny. Today he is a gentle giant. Dzisiaj on jest takim delikatnym wielkoludem. He is the elder of a church. On jest starszym zboru. And he lives. I on żyje. To help people who are dying of cancer. Który pomaga ludziom, którzy umierają na raka. He is a missionary. Jest misjonarzem. A man that used to be filled with hatred.
Był to człowiek, który był wypełniony złością, nienawiścią. Today is filled with love. Dzisiaj wypełniony jest miłością. Why? Dlaczego? Because he accepted the love of God. Dlatego, że on zaakceptował miłość Bożą. I want you to listen to Ziggy's song. Chciałbym, żebyście posłuchali tego, co będę śpiewał teraz. And while Ziggy sings, kiedy ja będę śpiewał, I want you to talk to God. Chciałbym, żebyście rozmawiali z Bogiem. And open your soul. I otworzyli swoje głosy. And invite him to love you. I zaprosili go, aby was pokochał. Would you do that tonight? Czy możecie to uczynić? Listen to Ziggy's song. Posłuchajcie. Za głośno, żebyście mnie nie przyszczeli. Liczę na Ciebie, Ojcze, liczę na miłość Twą, liczę na Ciebie, Ojcze, na Twą ojcowską dłoń, liczę na Ciebie. Chciałbyś powstać tam, gdzie jesteś, ja będę się modlił w tej swojej sprawie. Just
understand where you are. Just say to the Lord, I give you my problem. I want you to deal with it. I want you to give me your love. Tam, gdzie jesteście, powiedzcie, Panie Boże, ja Ci oddaję swój problem. Ja chcę, żebyście się zapiekowali. Whatever may be, maybe disease, whatever it is, just give it to the Lord. Cokolwiek to jest, jakaś choroba, cokolwiek, jakaś potrzeba. I'm going to ask the Lord to fix it for you. Ja będę prosił Boga, aby to naprawił, aby to zmienił. To heal you. Aby Cię uzdrowił. To lead you, to give you wisdom. Aby Cię poprowadził, aby Cię dał mądrość. God bless you. Niech się Bóg błogosławi. God bless you. Wonderful. Don't be afraid, you're not saying it for Pastor Sam, you're saying it to God. Nie rzućcie się, nie rzućcie tego Pastora Sama, to jest między Wami a Bogu. Let us pray. Aby mówić. El Dali. Nasz tato. Tonight we have seen you like never before. My zobaczyliśmy Cię dzisiaj wieczorem jak nigdy wcześniej. And Lord, you are wonderful. Boże, Ty jesteś wspaniały. You are merciful. Jesteś miłosierny. You are good. Jesteś dobry. You are tender. Jesteś delikatny. And you love us with an everlasting love. I kochasz nas miłością wieczną. You long to see us happy. Ty tęsknisz, Ty pragniesz, żebyś jesteś szczęśliwy. And tonight we stand before you, Lord. I stoimy dzisiaj wieczorem przed Tobą, Panie. Asking for two things. Prosimy o dwie rzeczy, Panie. We open our heart to you. Otwieramy serce dla Ciebie. And we pray, please give us that I prosimy, modlimy się, abyś dał nam. Give us that love, Lord. Abyś dał nam miłość. And Lord, also, ale również, we bring our problems to you. My prosimy przed Tobą problemy nasze. Maybe disease. Może choroby. A broken relationship. Może relacje złamane. Financial issues. Może mamy problemy finansowe. Whatever it is, dear. Cokolwiek jest, Panie. We want to put it at your feet. My chcemy to złożyć u Twoich stóp. And I ask you, Father, in the name of Jesus. I proszę Cię, Ojcze, w imię Jezusa. Take these problems. Weź, zanieś te problemy. And give them a solution. I rozwiąż. Heal the sick, Father. Uzdrów chorych. Lord, restore the broken relationships. Odnów te złamane relacje. Heal the mind. Uzdrów umysły. Father, Ojcze, solve the financial issues. Zmień te sytuacje finansowe złe. Give jobs to those who are unemployed. Znajdź pracę dla tych, którzy nie mają. Peace to the one who's anxious. Tym daj pokój, którzy są, prawda, niepospokojni. You alone can do it, Father. Ty, Panie, jedynie możesz to uczynić. And I know that you will do it. Ja wiem, Panie, że Ty to uczynisz. For you have said. Dlatego, że powiedziałeś. Ask. A proście. And you shall receive. A otrzymacie. And we have asked you. My prosimy Cię, Panie. And therefore, Lord, we receive it in this very moment. Dlatego też tej chwili, Panie, prosimy Cię. And we thank you. My dziękujemy Ci. For answering our problems. Na odpowiedź na nasze problemy. And giving us your love. I zdajesz nam naszą swoją miłość. In Jesus' name. W imieniu Jezusa prosimy. Amen. Amen. Just take a seat for a couple more minutes. Usiądźcie na 2 minutki, proszę jeszcze. I want to tell you about tomorrow night's program. Chciałem powiedzieć Państwu o tym programie jutrzejszym. Whenever I talk about the love of God, kiedykolwiek mówię o miłości Bożej, people immediately ask me, ludzie natychmiast pytają mnie, well, if God is so good, jeżeli Bóg jest tak dobry, why is there so much pain and suffering in this world and in my life? Dlaczego jest tyle zła, tyle bólu w moim życiu? Tomorrow night, jutro wieczorem, and the following night, i następnego wieczoru, we are going to study. Zaczniemy studiować the origin of evil. Początek zła. And why this world is in so much suffering. I dlaczego ten świat jest takim ogromnym cierpieniem. Please, you must come tomorrow night. Proszę, jutro musicie być tu wieczorem. And bring someone with you. I przyprowadźcie jeszcze kogoś. This is something that everyone must hear. To jest coś, co wszyscy muszą usłyszeć. The origin of evil. To jest początek zła. We'll see you tomorrow night. A więc jutro, do zobaczenia jutro wieczorem. God bless. Niech Was Bóg błogosławi i dobra.